Piotr był bardzo bliskim przyjacielem, to tak budowane będzie, syna moich przyjaciół, mianowicie Andrzej Ziemilski, nie żyjący już od 2002 roku, miał syna Piotra, też Piotra, skazanego, że tak powiem, od urodzenia na odejście, ponieważ w tym czasie nie robiono tak poważnych operacji serca, on miał tak zwany zespół Hallota, wiadomo było, że będzie żył krótko. I tak też było. Po zdaniu matury zdał świetnie na psychologię i w czasie tych wakacji odszedł. Jego najbliższym przyjacielem był Piotr Skurzyński, którego znałam po prostu jeszcze jako młodego chłopca, a po śmierci Piotrka Ziemilskiego, która ta śmierć bardzo przygnębiła Piotra, i postarał się on o wydanie wierszy swego przyjaciela. Piotra też. Także wiersze Piotra Ziemilskiego również ujrzały światło dzienne. Ja znam w dawnych czasach dobrze ojca Piotra, czyli Zygmunta Skurzyńskiego. No, Piotr był po prostu inne pokolenie, w tym czasie jeszcze był młodziutki, a po śmierci Piotrka w gruncie rzeczy rozeszły się też drogi jakoś i potem żeśmy się ponownie w tej samej strefie, w tym samej obszarze czy przestrzeni niestety nie spotkali. Ale zachowałam bardzo dobre wspomnienia o nim, wówczas takim refleksyjnym już bardzo chłopcu, w dokładnym rówieśniku Piotrusia Ziemilskiego, którego znam od urodzenia i któremu towarzyszyłam przez całe jego krótkie życie. Natomiast wiadomość o śmierci Piotra, mimo że nie utrzymywałam w tym czasie z nim bliższych kontaktów, była naprawdę wstrząsem. Ogromnie cenię jego w każdej dziedzinie, jego twórczość, przede wszystkim jego poetycką, jego publicystyczną, jego myślenie, ale był za delikatny, był za wrażliwy, żeby żyć na tym niedobrym świecie.